Gramy Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie nowego mitycznego zadymiarza, którym jest Miko. Więc jeżeli dawno nie grałeś w Brawl Stars, radzę ci się zalogować za 2 dni do gierki, ponieważ ta postać będzie do odebrania za darmo, więc zostawcie łapeczkę w górę za to info. Dzisiaj sprawdzimy sobie, jak potężny jest Miko na maksymalnym poziomie, w dodatku z odblokowanymi wszystkimi star powerami, gadżetami oraz hyper doładowaniem. Więc oglądajcie film do samego końca, bo sprawdzimy, czy to prawda, że ta postać jest nieśmiertelna. Te dwie osoby zgarniają przedpremierowy skin do Stew. Dowiedziałem się od Supercella, że kodziki do skinów otrzymam dopiero 20 grudnia, więc musicie uzbroić się w cierpliwość. A jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i też chcielibyście zgarnąć darmowy skin do Stew o wartości 149 gemów, kliknij pierwszy link w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, a w komentarzu napisz wesołych świąt Farel. Po prostu. Przed państwem nowy, mityczny zadymiarz Mik. Spójrzcie, jak on przekozacko wygląda. Ma taką cwaniacką minę. Jest to pierwsza postać, która potrafi wyskoczyć nam za telefon. Za chwileczkę wam wszystko pokażę, na czym to polega. Na samym początku posłuchajmy dźwięki nowego Miko. Miko, drop moment. Okej. Time for some wackadoodle. Okej. Primate power. Okej. Oh, please, with the screaming. No, całkiem śmieszne ma te dźwięki, tylko troszeczkę nie rozumiem, co on tam mamrocze pod nosem. Możecie napisać w komentarzu, co on mówi. Jak widzicie, mam to postać już na maksymalnym poziomie. Wkurzyłem się troszeczkę, bo nie mogę tej postaci odpalić na koncie od zerowego poziomu, jest wymaksowana. Mamy wszystkie gadżety, star powery, dodatki, więc dzisiaj sobie tą postać sprawdzimy od podszewki. Na samym początku statystyki zadymiarza, punkt życia 6000, oczywiście na maksymalnym już poziomie. Szybkość ruchu bardzo szybka. Jego atak nazywa się żuraw mikrofonu. Miko skacze przed siebie na krótką odległość, atakując żurawiem swojego mikrofonu i zadając obrażenia po bliskim wrogom, powinno być, po lądowaniu. Obrażenia 2180 na maksymalnym poziomie, zasięg normalny, szybkość przeładowania bardzo powolna, ok, czyli bardzo wolno przeładowywuje. Super atak nazywa się poza kadrem. Miko wyskakuje poza kadr naszego telefonu, stając się niewrażliwym i kontrolując swoją pozycję lądowania oraz zadając obrażenia po bliskim wrogom po lądowaniu. Obrażenia 2380, czas trwania 6 sekund. Na 6 sekund wyskakujemy z pola bitwy. Nie ma nas. Koniec. Atakuje żurawiem swojego mikrofonu. Chodzi o ten żelazny, złoty statyw, tak? Okej. Okay. Ja bym to nazwał, atakuje statywem swojego mikrofonu. Niech będzie żuraw. Może się nie znam. Przeczytajmy jeszcze jego opis. Miko jest Brawlywood dźwiękowcem, ale ponieważ ciągle się przechwala i pokazuje, ze wszystkich zna, można z łatwością pomyśleć, że jest jedną ze sław. Jest wybuchowy i niezrównoważony. Nie lubi żartów na swój temat, więc nawet nie próbuj powiedzieć, że zabawny jest ten gość. Okej. Okay. Jest to skin do Miko, który jest podstawowym skinem, ale Miko będzie miał jeszcze 3 skiny do odblokowania. Już wam pokazuję, jakie. Na przykład Wukong Miko. I ten skinek jest naprawdę tłusty. On lata jeszcze na magicznej chmurce z Dragon Ball. 10 na 10, odblokujmy go. Piękny. Piękny, piękny. I to jest jeszcze generalnie emotka z Fortnite'a, taniec na kiju. Jak te wszystkie gry są podobne. Ciekawe. O kurczę, ile emotek. No dobra, mamy kolejny skin, ale to dopiero przetestujemy go później. Teraz sprawdźmy, na czym polegają jego gadżety oraz star powery. Pierwszy gadżet nazywa się niszczycielski krzyk. Miko wydaje ogłuszający krzyk w kierunku najbliższego wroga, zadając 545 obrażeń i spowalniając wrogów po trafieniu na 2 sekundy. Aha, czyli on się drze i spowalnia, zadając jeszcze obrażenia. Niech będzie. Do tego wybieramy małpi rozum. Patrzcie, nie ma opisu w małpim rozumie, ale lipa. No dobra, no to na początku weźmy sobie ten drugi. Pobicie rekordu. Miko zadaje 100% dodatkowych obrażeń wrogom niebędącym zadymiarzami. To komu on zadaje obrażenia, jak nie innym zadymiarzom? O co tu chodzi? Tutaj wybierzmy sobie dodatkowy gadżet i na przykład, że szybciej się poruszamy w krzakach, wtedy wyposażenia nie będą nam jakby kolidowały. Przetestujmy go. Okej. Okay. Czyli naszym atakiem tak naprawdę jest skakanie. Zobaczcie, cały czas skacze, czyli czuję się, jakbym grał dynamajkiem, ale zamiast rzucać dynamitem, rzucam sam sobą. Zobaczcie. Możemy przeskakiwać przez ściany? Pyk, normalnie, cyk. Ale faktycznie zobaczcie, jak wolno nam się ładuje nasz skok, a mianowicie nasza amunicja. Kiedy podskoczymy, zaatakujemy, walimy po 4360 na maksymalnym poziomie. To dużo, dużo. Teraz sprawdźmy, jak działa gadżet. Ja nacisnę go tutaj, na środku, pomiędzy wszystkimi botami. Zobaczymy, w którego zaatakuje. Okej, okay, czyli atakuje pobliskiego bota, czyli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sterować naszym gadżetem. Gadżet atakuje najbliższego oponenta. No okej, okay, takie sobie wam powiem. Dobrze, ale to jest po to stworzone, żeby po prostu móc uciec. Odpalmy tego ulta. 3, 2, 1. Ha!
Nie ma! Nie ma chłopa, zobaczcie, nie ma mnie. I to dopiero spadnę? Bum! I dopiero spadam. Ale czad! Przecież na początku, jak wszyscy dostaną za darmo Miko i będziemy wszyscy nopkami na zerowych puszkach grali tą postacią i będzie na mapie 10 Miko w showdownie i wszyscy będą naraz wyskakiwać w powietrze, to będą takie dymy, że koniec świata. Dobra, sprawdźmy, na ile uderzeń jesteśmy w stanie naładować ulta. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No, ale długo. 5, na 5 uderzeń, okej. Uderzmy sobie jeszcze raz, będziemy mieli teraz hyper doładowanie. Podczas hyper doładowania Miko BUM! Wyskakuje w powietrze, uderza i jeszcze stunuje oponentów. Uwaga, 3, 2, 1, lądujemy! BUM! 4760, tak? Uderzamy. 4760 uderzamy, no. Jak nas długo nie ma, to jest niesamowite, że tak długo będziemy czekać. Dobra, a chciałbym teraz Ultimate Attacks auto-aimować. Klikam, czy sama postać gdzieś poleci na kogoś? Nie, postać nigdzie nie leci. Jak klikniemy raz Ultimate Attack, ona stoi w miejscu. Ale dziwna postać, uwierzcie mi, że to nie jest wcale takie proste. Dobra, zobaczmy po ile on jeszcze bije. Po 4300 z superchargem. 6800, dużo, bardzo dużo. Tym spowalniamy. Okej! Okay. Bardzo ciekawa postać. Naprawdę. Jeszcze tylko zobaczmy sobie raz. Uderzamy ze Star Powerem 4760. Zobaczymy, czy jak zdejmiemy ten Star Power, to faktycznie ta postać będzie biła mniej, ponieważ tutaj Miko zdaje 100% dodatkowych obrażeń wrogom niebędącym zadymiarzami. Weźmy teraz ten małpi rozum. Weźmy drugi gadżet, który nazywa się Presto. Następny skok Miko ma o 34% większy zasięg. Fajne. Ale my sobie też wybierzemy też fajny skinek. I wypróbujmy go. Arena treningowa. Let's go. Po nowym roku dopiero będzie ten Wukong Miko. Zobaczcie. Mamy dodatkowy pasek, dzięki któremu nasza postać skoczy dalej. Normalnie. Jakby czekajcie, no mi się wydaje, że normalnie skoczył. To jest daleki skok? Czekajcie, tu z murka skoczymy. Hop! Doskoczyliśmy. Hop! Doskoczyliśmy. No i... A! Może muszę gadżet użyć. Tak, jak użyję gadżetu, to... Dalej skaczemy, ale okej. Okay. Na czym polega ta kolejna kreska? Czyli to jest od tego małpiego rozumu. Tylko nie wiem, co ten małpi rozum robi. Faktycznie, teraz bijemy po 2080. A tak... Jak mieliśmy tamten Star Power, byliśmy prawie po 4000. Ja każdego bota ściągałem na hita, moi drodzy. Użyjmy ulti, ulti. Wow! A jaka dodatkowa animacja kozacka. Uderzyliśmy 2380, a uderzaliśmy po 4710 czy 60. Okej! Okay. Jeszcze raz. Ultimate Attack. Wygląda to mocarnie. Boom! Nie mam pojęcia, na czym polega małpi rozum, ale mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. Lecimy teraz przetestować tą postać normalnie, rozgrywając meczyk. Ma też nowe dźwięki, słuchajcie. Ładia cicia! Banga! Uhihi, banga! Śmieszne. Tu jeszcze tylko tak w gwoli ścisłości, jeżeli ktoś nie wiedział, no to Hypercharge Miko działa na tym, że jak odpalimy ulta na Hypercharge'u, kiedy spadniemy na przeciwników, to jeszcze ogłuszamy ich na 1,5 sekundy. Moim zdaniem jest troszeczkę słaby Hypercharge, ale niech będzie. Prędkość plus 20, obrażenia plus 25, tarcza plus 25. Mecz treningowy, akurat starcie solo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tera-ta-ta-ta-ta-ta, okej. Okay. To jest niesamowite, że będę mógł sobie tak przez ściany przeskakiwać bez najmniejszego problemu. Coś pięknego. Okej, okay, dalszy skok dałem, patrzcie. Hop! Woo! Skakuję raz, dwa na łeb. Teraz lecę ultem przez całą mapę sobie. Na przykład wlatuję w tego Riko. Zobaczcie, jaka wiksa. Na trzeciego, na trzeciego. Boom! I dobijamy z góry. Nie no, przecież ta postać jest największym szefem ever. A możemy kilka skrzynek na raz otwierać? Możemy. Nie, no to jest coś pięknego. Ale bardzo, bardzo długo ładuje się nasz atak. Raz, dwa, trzy. Dawaj, Gonio! Trzy i ult. Ciu! I szukamy chłopa. Jest, jest Jackie. Spadam na nią. Uwaga, z góry. Boom! Boom! Hypercharge i bomba. 9161. Nie, no... Ja nie wiem, jak będzie kilka takich zadymiarzy na mapie i się steamują naprzeciwko innemu. Nie da rady przed nimi uciec. Sorry. Zmieńmy sobie teraz małpi rozum na pobicie rekordu i weźmy sobie faktycznie ten niszczycielski krzyk. Kupmy nowego skina z reżysera, ciasteczkowy Miko. Bardzo głupia nazwa, nie wiem czemu nie reżyser Miko na przykład. Jak ma okulary. Czy on ma też nowe dźwięki? Chyba tak. Kurczę, w trzech skinach ma... Nie, chyba ma pod...
Taki sam ma dźwięk, okej. Okay. Tu ma okulary z mikrofonem, a tutaj mam po prostu co? Nie ma mikrofonu. Nie ma! Co to jest? Drewniany mikrofon? O co tu chodzi? Wypróbujmy go jeszcze raz. Znowu starcie solo, jak dobrze. Tym razem w ogóle nie będę podnosił power cubesów. Będę za nimi leciał. W ogóle też jest nowy ekran wczytywania gry, który jest przepiękny swoją drogą. Taki świąteczny. Pewnie już zauważyliście. Hop. Hop. Dobra, po ile bijemy? 4300, okej. Okay. Czyli my na przykład dzięki temu otwieramy szybciej skrzynki, bo w zadymiarzy uderzam tylko 2180, ale w skrzynki już uderzam prawie po 5 koła. Dokładnie! Przecież ta postać na 3 power cubesach otwiera skrzynkę za 8500. Na 5 za ile? O kurczę, na 5 power cubesach na hita skrzynkę otwiera. Patrzcie na to. Wjeżdżamy w tego El Primo. Zwolnimy go jeszcze, nie udało się. Boom, baby! Woo! Dobra, Brock, jesteś gotowy na tą bombę z nieba? Miałem nie podnosić power cubesów, ale nie mogę się powstrzymać. Ale słabo, tylko 2 coś uderzyłem z ulta, a z ręki uderzyłem prawie 7000. Z ręki, ze skoku. Ja bym chciał otworzyć skrzynkę, zobaczcie, 8000 ma skrzynka. Ile uderzę na tym star powerze? Boom! 23000 damage w skrzynkę. Czy wy to słyszycie? 23000 damage w skrzynkę. W boty też będzie bił po 23000. Niesamowite, przecież walka z botem będzie teraz easy. Woo, boom! Woo, gonię cię! Gadżetem cię złapię, spowolniona! Woo! Na hita, 12500. Oni muszą go znerfić, bo jest za mocny. Jest przekocurem Miko. W dodatku za darmo wpadnie w ręce wielu niepowołanych graczy. Będą dymy w Brawl Stars w grudniu, gwarantuję. Sprawdźmy sobie jeszcze jednego skina. O kurczę, oferta specjalna z rzędliwy Miko, czyli taki Krampus, to jest Krampus, tak. Bardzo fajne, 149 gemów. Jeżeli będziecie kupowali coś w Brawl Stars, nie zapomnijcie skorzystać z kodu Farel. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, robię dzięki temu konkursy, więc dziękuję każdemu za to, że wpisujecie mój kodzik, jest naprawdę was sporo i doceniam każdego wspierającego. To co, zagrajmy jeszcze jakiś jeden meczyk, co wy na to, tym nowym skinkiem. Okej, jest kilka postaci, co ma więcej HP, więc spoko, patrzcie, jak tu się rozgrywa teraz meczyk. Normalnie szelkę przeskakujesz, pyk, 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 możesz ją podjeżdżać śmiało. No dawaj, dawaj, dobrze, jeden power cubes i otwieramy skrzynkę. Na 2 hity, na 1 power cubesie, niesamowite. Na 2 power cubesach też na 1 hit już, czy jeszcze nie? Nie. Na 3 power cubesach na max levelu otwieramy skrzynkę na hita. Co jest 5? Opa! Opa! Woo! Prezenty się posypały z tego Krampusa, ale czar. O kurczę, ból, dobra. Wjeżdżamy w niego. O, ma 6! Niedobrze. Powolni, powolni, Farel! A! Zabiłem go jeszcze gadżetem, ale bajer! Myślałem, że to się źle skończy. Poko, do kogo tu, po te cuby? Odpalamy. Odpalamy maszynę i wlatujemy w kłopa. Mogłem poczekać w sumie. Będę chciał z Hyper Charge'a pokonać tą postać. 10 power cubesów. Maksymalny poziom Krampusa Miko. Tak bym go nazwał. Wiem, co trzeba sprawdzić. Czy jak wyskoczę za kadr i będę w chmurze, to zginę. O kurczę, jeszcze jeden strzał. Ulecz się kiełek. Dobra, kieł uleczony na pewno. Hyper Charge i ult! Poszedł! Patrzcie, wylatuje. Wylatuje? Normalnie chyba przeżyłem. Normalnie można przeżyć w ten sposób? To będzie nieuczciwe strasznie. Bardzo nieuczciwe, ale sprawdźmy to jeszcze raz dokładnie. Kolejna próba, spójrzcie na to. Gram wzburzoną pieczarę i ta postać jest niesamowita na ten tryb. Ona cały czas przeskakuje przez każdą ścianę. Można nią skakać, gdzie się tylko chce. Porąbana sprawa. Na mapie została tylko Nita i ma 3 power cubesy. Strefa prawdopodobnie zamknie się tutaj na oczku wodnym, więc fajnie, będę mógł się z Nitą w koło ganiać i strefka zacznie ją prędzej bić. Jest szansa, że się uda wygrać ten mecz będąc w powietrzu. Okej, okay, strefa się zamyka. Tutaj jest ta Nita, okej. Okay. I uciekam! Uu! Ja jestem nieśmiertelny! Nita dostaje obrażenia! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Nita pada, a ja zostaję w powietrzu nieśmiertelny. Ani punkt życia mi nie spadł. Ta postać jest za mocna. Zostawcie łapkę w górę dla Miko, bo to jest przekocur. Czemu opiszą? Obejrzałeś film do samego końca, napisz w komentarzu. A my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!